Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia od 1 kwietnia chorujący na nowotwór prostaty będą mogli nieodpłatnie skorzystać z leczenia z wykorzystaniem robota w technologii Da Vinci. Docelowo operacje mają być wykonywane w kilkunastu ośrodkach w całym kraju. W województwie śląskim pierwsza operacja z wykorzystaniem robota odbyła się w Częstochowie. Pacjent to był mężczyzna, który był operowany z powodu raka gruczołu krokowego. Jest to nowotwór, który najczęściej występuje u mężczyzn w ogóle na świecie. Raka gruczołu krokowego możemy leczyć na dwa sposoby. Albo poprzez operację, tak zwaną radykalną prostatektomię, co dzisiaj miało miejsce, albo naświetlając. Technika robotyczna Da Vinci nie zastępuje pracy rąk ludzkich, lecz ją wspomaga. To chirurg operuje za pomocą urządzenia. Dzięki nowoczesnej technologii można dziesięciokrotnie powiększyć operowane pole. Posługujemy się obrazowaniem trójwymiarowym, które pozwala nam na lepsze rozróżnienie struktur, na lepsze widzenie stosunków anatomicznych pomiędzy tymi strukturami. Dokładność ruchu to stabilizacja obrazu, to stabilizacja rąk. Wyłączenie drżenia rąk pozwala na wykorzystywanie przełożenia chociażby 1:2, czyli wykonanie 2-centymetrowego ruchu przez chirurga daje ruch 1-centymetrowy w polu operacyjnym. W województwie śląskim operacji w asyście robota Da Vinci będzie można poddać się w szpitalu Mazowia. Nowo powstała placówka oferuje pełen zakres diagnostyki i leczenia zabiegowego z zakresu urologii i onkourologii. Jestem zadowolony z tego, że mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta będą mieli dodatkowo w ofercie jeszcze i wykwalifikowaną kadrę i wyspecjalizowany sprzęt do realizacji różnych operacji. Także mam nadzieję, że odbędzie się to z korzyścią dla pacjentów i pacjentek, że będą lepiej zaopiekowani. W Polsce zabiegi operacyjne robotem Da Vinci przeprowadzane są od ponad 10 lat, jednak decyzję o ich refundacji minister zdrowia podjął dopiero teraz.